przez około 2 minuty gorsza jakość. Siema, Mikolix. W już 15 odcinku z Mikolajkowych Przygód i jesteśmy w mieście Deep Dark, gdzie zakończyłem poprzedni odcinek. No i cóż, zwiedzamy sobie je. Na razie się trzeba zastanowić, gdzie by tu polecieć. Dlatego ja często tutaj wlatuję na te ściany. Oj, nie wiem, no. Emocje jak na grzybach. Jak to mówią. Prawie żem się zabił. Dobra, w dupie z nim. Tu. Był kurde tuż obok mnie i mówię wam, ledwo co uciekłem po prostu stamtąd. Było grubo. Co tu jest fajnego? Nic ciekawego za bardzo. Widzisz, że Warden jest tuż obok mnie? Ale lepiej sobie wydobyć diament. Z 2 minuty sobie przeczekałem. I znowu. Także tego, no. Fajna motyka tutaj. Nic specjalnego. Tu? O, cholera jasna! Gdzie tu teraz lecieć? Bo tam była skrzynka. Wejdźmy na górę. Sprawdzimy, co tu jest. Tu. Oh shit, Warden. Dobra, wiecie co? My spadamy. Przy okazji... Nie spodziewałem się, że tu taka niespodzianka będzie na mnie czyhać. Kilo ofem tam. I ten popularny bug. Patrzcie, jakie widoki. I kurde jeszcze geoda tutaj jest. O! Opuszczona kopalnia, ale jak to wygląda? Z takim Deep Dark. Ej, no muszę przyznać, grubo, jeszcze tutaj było inne jaskinie, jak widzimy. Muszę przyznać, dobrze się to prezentuje, dobrze. W ogóle bug z kociołkiem, to nie jest kolor wody związany z tym, że to jest na innym jakimś biomie. Nie, to jest po prostu bug wody, nie, żadna nowość, ale szczerze, fajnie się to prezentuje, ale ta dziwna jest troszeczkę woda w kociołku na bedrocku. Zostało mi 20 sekund efektu. No i cóż, łódeczką. Nie chcę marnować fajerwerek i elytry. I spory kawałek właśnie przyszedłem na pieszo. No. Płyniemy tam, o. Tu. Co jest grane, kiedy ocean jest długi, no. Bezkresne wodne głębiny, czy tam morskie. Skręciłem i nareszcie jakiś bagienny ląd. Ale co jest grane, jak długo się płynęło, no. No kto by pomyślał, że tak szybko znajdę... O! Że tak szybko znajdę skarb. No nie! Uwielbiam tą muzykę. Łokiem go! I się kręci. Opętany, kurde. Łuk pod wodą. No i się zgubiłem. Nic ciekawego. W skrzyni.
skrzyni nic ciekawego nie było. Jakiś odłamek ceramiki. Kolejny odłamek ceramiki. Szybko, szybko, bo zaraz mi się skończy efekt. Emerald. Kolejny odłamek ceramiki. O! Jeszcze on na dodatek. Jeszcze oni! Emerald. Co to? Samorodek jakiś. Smrodek. Co to? Wungiel. Ach. Wyłączam, bo znowu ten błąd się trafił. Z tym kontrolerem, z tym wskaźnikiem, jak to nazwać. Mam przeczucie, że właśnie tutaj będzie miasto Deep Dark. Przy okazji stało mi tylko tyle fajerwerek na moją całą wyprawę. O, wioska. Nie zauważyłem nawet. Ale fajnie usadowiona. Idealnie mogę się przykimać na noc. Jakieś tajgi, mega tajgi się porobiły. No i na pewno tutaj będzie Deep Dark jak nic. Ancient City. No Deep Dark na pewno jest, ale Ancient City to takie nie wiadomo. Dobra. Ach, nie tu! Bardzo proszę. Jesteśmy w takiej tutaj wyrwie podziemnej. I tam widzę laskę. A to oznacza też, że jest szansa na Deep Dark. I na miasto, więc... Więc ta... O cholipka! Co za miła niespodzianka! Tutaj raczej nie będzie miasta, ale widziałem inną wyrwę. Tu. Dokładnie taka tutaj wyrwa, dziura. Jak to woli, kurde mać. Się zaraz zabiję. Jest skalk! Ja ten wyróżniający się zawsze w jaskiniach kolor wszędzie rozpoznam, ale to naprawdę dosłownie wszędzie. No ale też mała szansa na miasto. O! Diax! Nie zauważyłem. I znowu ten błąd gówniany, ja... Czyli jednak miasto jest. No... O! Super, to mnie cieszy. To mnie zmotywowało do działania. Przy okazji mamy tu, jak widzicie, opuszczoną jakąś kopalnię. O! Dwa koksy! Ale to jest strzał w dziesiątkę. Ja nie mogę. I to jeszcze bez tych sensorów i tak dalej, żeby mnie nic nie namierzyło. O, panie! To mi się opłaca bardzo. Ale mi się trafiło. Tutaj? Ja nie wierzę, no kolejny koks. Nie podkładam, dam wam seed w opisie tego filmu. Ale szok. Głównie... Ała. Głównie po to przychodzę do miasta. Jeszcze na tej serii nie wchodziliśmy. A to jest coś a la laboratorium. Chyba tak. Taki wam pokażę to pomieszczenie. Bo jest według mnie ciekawe. Zostało to ono dodane w snapshotie 22W13A. Dokładnie tak. Nie przypadło mi do gustu. Słabe. No i teraz to. To, szczerze mówiąc, fajny jest. Taka sytuacja. O! Super, będę mieć mocny łuk. Fajnie. Super. Wow. A taka sytuacja tu. I nie wierzę. Cztery koksy w mieście już mamy. Czajcie to? To nie chcę.
Wow! Co ja tu dojrzałem? Czyżby diamenty? Dobra! To jest najbogatsze miasto już dotychczas, przynajmniej w tej serii. Serio! Ja pierdzielę! Właśnie skończyło mi się Nightvision. Fajnie, co? A patrzcie, jak to wygląda, ta jaskinia, jaka dostojna. Jedziecie. Może mała podróż Netherem? I zobaczcie, gdzie ja się właśnie zrespiłem. Wtedy przy bastionie, tutaj w Netherowej fortecy, no... No ja nie wiem po prostu, tak? Ale syf. Tutaj mi się już nie opłaca przychodzić. Bastion piglinów. W dupie z tym piglinem. Mamy tutaj bastion piglinów. O czym to świadczy? No, o czym? Liczyłem na ten. Szablon Kowalski. Hardcore. Skrzyneczko. Ale ty ładnie wyglądasz. I tak kusząco, aż by się chciało za ciebie złapać i cię otworzyć. To brzmi... Dobra. Nieważne. Po temacie lecimy dalej. No, na to liczyłem. Na to słuchajcie, liczyłem. Dobra. Lol. Ta muzyka, co teraz leci, jest moją drugą ulubioną w Netherze. O! Co ja znalazłem? O nie. A ta co leci teraz, to jest moja pierwsza ulubiona piosenka z Netheru. Kurde. Musiałem użyć koksa na te świniaki, naprawdę. Tu jest tak ciężko, wy sobie nawet pewnie nie zdajecie sprawy. Ty. Dziękuję. Kurde, mać! Dziękuję. Tak wypatruję, czy jest skrzynka, czy jej nie ma, no. No jakby to powiedzieć, nieporządne rzeczy. Coś, czego ja potrzebowałem. Soul Speed 3. A my dalej lecimy w poszukiwaniu przygód. Netherowych przygód. Tak jest. Te bugi ściany, kurde. No hejt, witajcie z powrotem. Jestem w bastionie. Kolejnym. I pierwsze co? Trzeba wypatrywać skrzynek. Pamiętajcie, dzieciaki. Wow, patrzcie, znalazłem. I sobie marchewki uzupełnię. Super. Chodźmy dalej. No. Dobra, może być, no. Ogólnie. Igiełka, stan idealny. Ale gamonie nie mogą się do mnie dostać. I wpadają. A ja sobie... Proszę bardzo. Bardzo proszę. Zgarniam bloczki. Złota. Patrzcie, patrzcie. Mamy Nether Fortress. Przelecimy jeszcze. Ach, nie ta strona. Także no, mam taki słabiutki kill off. I poszukamy sobie Netherytu. Będę po prostu tak kopał, aż w końcu zbudujemy portal do Overworldu. No i już się kończy. Będzie czwarta część jako kolejny odcinek, czyli 16. Jak coś znajdę, to wam dam znać. Thank you.
No, troszkę to było skuteczne. Niedobre. No, było skuteczne. Oj, było. W każdym razie już 15 minut, więc ja się z wami żegnam. Cześć.